Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew Beta Wild Run, gdzie jadę właśnie bardzo dobrze znanym chyba Chevroletem Camaro SS. I to jest wersja torowa, która zresztą bardzo, bardzo ładnie wygląda. Szczególnie z tyłu mi się bardzo podoba. I jest niesamowicie szybki, no bo tak przystało po prostu na torówkę. Mamy tu 860 punktów na statystyce, ale co wam chcę dzisiaj pokazać? Chcę wam teraz pokazać, jak wygląda drifting. Tak więc bierzemy sobie stokowego Chevroleta i bierzemy go po prostu do tunera. Jest to fajny muscle car, więc myślę, że na pewno będzie można go stunigować sobie ładnie na drift. Weźmy sobie tuner driftowy. Ok, odwiedź. Jestem ciekawy, co tu będzie można zrobić z tym samochodem pod względem wizualnym. Kup pakiet, zestaw driftowy. O! Okej. Myk? Nie wiem. Jasne, zestaw startowy po prostu już był gotowy. Bardzo, bardzo fajnie. No i dobra, felgi oczywiście od razu do wymiany. What the fuck is that? Widzieliście to? Wow, nieźle. Jak to brzmi, ej! Wow. Co to jest? Jesus. No dobra, zobaczmy optykę. Co to możemy właściwie zmienić? Na pewno kolorek. Chromowany. Jezus, jak to wygląda. Ja nie chcę tracić zbytnio gotówki, bo ona jest ograniczona w tej becie i nie jestem pewny, czy mógłbym ją zarobić. Ale widzicie, że malowania są tutaj takie, jak były w podstawce. Wnętrze możemy zmieniać, oczywiście. Zderzak przedni. Ojej, ojej, ojej! Zajebiste, nie? Wow! Jak to wygląda? Ej, biorę tego. Muszę go... Nie, no dobra, niech wydam trochę tej kasy. Muszę mieć... Nie wiem, jak to nazwać, grill, czy co to jest? Zajebiście to wygląda. Tylny. Aha. Tak, nie podobają mi się te takie rury śmieszne. Wolę jednak chyba pojedynczą bardziej. I chyba standardowe światła bardziej mi pasują. Myk? Spoiler. Taki, taki. Jej, to ja nie wiem, jak to jest do driftu spoiler? To już wolę chyba ten, co był. Maska. O kurde. O me... Wow. Wow. Chcę to. 6000. Dobra, wydałem trochę gotówki i trudno. O kurde, mechanika też tutaj... Nie, nie można nic. O, nie, nie fajnie, nie fajnie. Chwileczkę. A felgi? A gdzie są felgi? Czy ja jestem ślepy, czy tu po prostu nie można zmienić felg w tej wersji? To już nie fajnie. No dobra, ale mamy wersję driftową. Pierwszy samochód driftowy, jaki mam w tej grze. Jestem ciekawy, jak będzie się śmigało w jeździe dowolnej. Teraz wam niestety nie mogę porównać do mojego Chargera, który leciał bokiem jak chciał, ale na nawierzchni śliskiej, konkretnie na lodzie. A muszę wam powiedzieć teraz, że będę prawdopodobnie kiepsko driftował, bo jest to moja pierwsza styczność z Camaro driftującym. Ej, no co jest? Jakieś inne światła? Czy można zgasić światła? Nie zapomniałem, jak się gasi światła. Ale wydaje mi się, że jak się zgaszą, to się to tak fajnie zamyka. Ale nie wiem, jak to zrobić. To jest problem. No dobra, zaczynamy drifting. 684 punkty. Zobaczymy, jak to lata. Słabizna. Tak się troszeczkę jakby nie da driftować. Coś tam lata bokiem, ale słabizna, słabizna. Może ze względu na zbyt małą moc, albo... Wiecie co może być jeszcze powodem? To, że... Nie wiem, coś tam lata, ale... Podstawa driftowania w The Crew, z tego co ja pamiętam, to jest oczywiście skrzynia ręczna. I od razu do... Co ciekawe, twórcy zmienili tutaj... zmianę biegów, chyba ze względu na dragi,
Na drążku po prostu wpadzie, no, na prawym drążku wpadzie. Zupełnie tak jak ja sobie to ustawiłem. Ten drążek odpowiada ogólnie za rozglądanie się. Jeśli mamy ustawione na tym drążku biegi, to nie można się patrzeć do tyłu bezpośrednio. Można się patrzeć wtedy przyciskiem, który jest teraz przypisany dodatkowo. No dobra, mamy skrzynię manualną, więc przed zakrętem po prostu redukujemy bieg i powinno być git. Chociaż nie jest to fajny obszar, myślę, że do zajebisty drift, powiem wam, że powinienem 1 000 000 punktów za to dostać. Za mała prędkość, nie pykło. To jest, nie jest fajny obszar do driftowania moim zdaniem. Chodźmy w jakieś fajne miejsce. Tutaj mamy takie, ojejku, pokręcone drogi. Myślę, że tu będzie, chociaż tutaj przy wjeździe do Las Vegas wiem, że jest taki fajny zjazd z gór i tu może być coś fajnego. Albo tutaj, właśnie tutaj. Zobaczmy sobie, no bo moglibyśmy co prawda iść w góry, tam gdzie jest dużo śniegu i lodu. No ale nie po to jest wersja driftowa naszego Camaro. Camaro ma driftować na zwykłym asfalcie. Okej. What? Dobra, spoko. Camaro driftuje bardzo fajnie. To jest śliska nawierzchnia. Dziwne, że tutaj pada deszcz, ale nie wiem, tak dziwne mam odczucie z tego powodu. Teraz jechaliśmy sobie na dwójce. Driftowaliśmy, a raczej próbowaliśmy. Wydaje mi się, że na tym tuningu jeszcze troszeczkę jest za słabe to Camaro. Nie zarzuca fajnie dupki. Trzeba się posiłkować troszeczkę ręcznym. Nie, powinienem tutaj zredukować. Coś tam wychodzi. Proszę bardzo. Tak, dokładnie, moi drodzy. To jest fizyka jazdy, powiedzmy, mojego Camaro, czy jakiegokolwiek samochodu z napędem na tył, gdybyśmy jechali po prostu po lodzie. Chociaż troszeczkę może lepsza przyczepność jest, na pewno lepiej można ten samochód opanować. Ale zdecydowanie jest to coś bardzo podobnego, coś bardzo zbliżonego. Chociaż jeszcze, no mówię, Camaro jest bardzo słabe i nie powinno jakoś super driftować, więc moglibyśmy sobie je troszeczkę ulepszyć. Mam tutaj nitro, rzecz jasna. Mógłbym coś tutaj jeszcze ponitrować. Jestem ciekawy natomiast, jak spisze się Camaro właśnie na tych górach, gdzie jest wszystko oblodzone. No tam to powinno latać niesamowicie. A w zasadzie powinno nie dać się go opanować. Ale nawet ładnie. Trzeba się przyzwyczaić i na pewno większa moc. No, ja mam jeszcze słabo stunigowane Camaro, więc musicie brać to na poprawkę, że nie wyglądają te moje drifty jakoś super. Ale podejrzewam, że jak wy zaczniecie grać i zaczniecie tunigować swoje samochody po prostu zajebiście. Widziałem, że tutaj w Ferrari Speciale można nawet stunigować na drift. Ma taki mod, więc to jest bardzo ciekawe, że w ogóle The Crew dostało możliwość od Ferrari zrobienia takiego tuningu. Wyobrażacie sobie driftujące Ferrari? Słabizna, ale to jest moja wina, no ja jeszcze tak za bardzo nie umiem. Tak, operując gazem zdecydowanie lepiej to wychodzi. A chodźmy teraz w góry. Może tutaj. W to moje ulubione miejsce. Gdzie to było dokładnie? Tutaj chyba. O. To było chyba gdzieś tutaj. Ojej, nie tak. Szybka podróż. Myk. To chyba tu było, ale pewności nie mam. Nie, to nie tu. O, to było tutaj, dokładnie, macie rację, dobrze, że mi powiedzieliście, bo zapomniałem po prostu. Jesteście najlepsi. Okej. I zobaczymy, no te zakręty znam naprawdę dobrze, spędziłem tu dużo czasu i zarobiłem sporo baksów. Nawet nieźle. Ej, jak się puszcza tutaj gaz, to samochód nagle dostaje jakiejś takiej fajnej przyczepności. Świetnie to wygląda, brakuje tylko troszeczkę dymu, no ale to jest, wiadomo, lód, śnieg, oblodzona droga, nie wiem.
ale zdecydowanie więcej jest tutaj kontroli nad tym samochodem. Chociaż ja spodziewałem się, że samochód będzie tak driftował właśnie na suchym asfalcie. I wy chyba też, prawda? Chociaż no, zdecydowanie też za mocno tutaj robi te slajdy. Mógłbym większy kąt obrać, aby bardziej się wybronić. O, spróbujmy. Nie, ten trafon mi przeszkodził odrobinkę. I trochę za wysoki bieg miałem. Spróbujmy tu. Wow! No nawet jakoś poszło. Chociaż zdecydowanie to mogłem osiągnąć, jadąc powiedzmy jakimś samochodem z napędem na tył. Po prostu, chociaż w sumie te samochody, które miałem do driftu powiedzmy w tej podstawce, one już naprawdę były nieźle stuligowane, więc trzeba brać też na to poprawkę, że dupka nieźle rzucało, nie, no nie? A tutaj Camaro ma naprawdę słaby tuning i tak ładnie zarzuca, i tak ładnie driftuje. I powiem wam, że jak się puszcza gaz, to naprawdę ładnie można tutaj objąć kontrolę nad tym samochodem. Zdecydowanie lepiej niż na tych samochodach nieprzystosowanych do driftu. Jest to znacznie tutaj odczuwalne, naprawdę. Może wy tego nie widzicie, ale ja to czuję i dlatego wam o tym mówię. Dobra, spróbujemy dwójeczką. Oj, za wolno troszeczkę, za duży bóg jak na dwójkę. Spróbujemy na ręczny. Oj, no mówię, to jest kwestia jeszcze wprawy, ale naprawdę tej kontroli jest tutaj dużo więcej. Wydaje mi się, że animacja kół troszeczkę uległa zmianie w becie, ale to może być tylko moje złudne wrażenie. Wow. To jest chyba najlepsze miejsce do driftowania ogólnie, więc jeśli zamierzacie się wybrać, czy to w podstawce, czy to wild run gdzieś i popróbować drifty, to polecam właśnie to miejsce. A z tego co widziałem, to wielu z was jeszcze nie kupiło i nigdy nie grało w The Crew. Czy to ze względu na słaby sprzęt, czy inne jakieś problemy. W każdym razie, no, musicie pooglądać moje poprzednie filmy, bo tak nie do końca ta gra dobrze działa. Mam nadzieję, że po wprowadzeniu tego dodatku... Właśnie też jestem ciekawy, jak to będzie funkcjonowało, no bo być może podstawka będzie funkcjonowała oddzielnie w stosunku do dodatku, bo teraz beta odpala się z jakby innego miejsca, ale to jeszcze nie wiem, jak to... Może to później będzie scalone wszystko, nie wiem, ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie, ta beta. Jest troszeczkę graficznie zmieniona, jest troszeczkę nowych rzeczy. Przede wszystkim jest deszcz, może tego deszczu jest troszeczkę za dużo też, ale jest git. Dobra, chodźmy tutaj może w jakieś górskie stany i tu mamy... Ojej, chciałbym tutaj jakimś offroadowcem się wbić, na przykład monsterem, ale zostawmy sobie to na później. Tu mamy coś krętego. O Jezus! To są wymarzone miejsca do driftu. Gdyby tylko usunąć trafiki, to by... Ojejku, wiecie co by to było? Wiecie co by to było? Dobra, szybka podróż. I go. Tak, to jest nawet chyba to miejsce, gdzie driftuje się... Gdzie driftował ktoś... Subaru BRZ w jakiejś prezentacji czy konferencji, pamiętam, że było coś na YouTubie takiego. I to jest bardzo fajne miejsce do driftu. Drogi są mokre. Ojej, hamulec nożny zamiast ręczny. Ale wiecie co, do driftu to tylko skrzynia manualna. Ja już tam uczestniczyłem w tych takich zawodach początkowych i właśnie i driftowałem z Subaru BRZ. I na automacie się w ogóle nie da driftować, serio. Ojej, kiss the wall, ale taki słaby, za mocny. Dobra, i redukcja. Nie dało się zarzucić dupki, tak śmiesznie przyczepny był ten samochód. Może trochę więcej ręcznego, ale ciężko to wyczuć. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, no nie, bo tak... Ja spędziłem w tej becie trochę mało czasu. Nie, to będę musiał zdecydowanie powtórzyć, ale jeszcze jest tutaj kilka ładnych zakrętów.
wiem co myślicie, ale spokojnie. Naprawdę da się to opanować i naprawdę driftowanie jest tutaj fajne. Dobra. Ach, już prawie mi się udało tak ładnie to dociągnąć przy samej ścianie. Wow. Mały kąt, ale cieszy. No i w sumie fajnie działa tuning do driftu. A spróbujmy sobie troszeczkę, odrobinkę tylko, Camaro ulepszyć. Weźmy sobie umiejętności i zobaczymy, co da się zrobić z tym Camaro. Zaraz wbije mi się kolejny poziom. Możemy sobie wykonać test prędkości. Nie wiem, jak poradzi sobie tutaj Camaro, ale wydaje mi się, że na śliskiej nawierzchni auto zachowuje się troszeczkę inaczej niż na całkowicie suchej. I to bardzo, bardzo cieszy. Muszę wam też powiedzieć, że w becie Wild Run troszeczkę słabo widać w nocy. Praktycznie nie widać nic, a ja zapomniałem, jak się włącza drugie światła, jeśli jest tu taka w ogóle możliwość. Wow, zobaczcie! Samochód nawet tutaj driftuje. O, nie, może być problem, żeby wykonać to. Tutaj test prędkości. Jadę teraz na manualu, ale to nie przeszkadza. Dosyć łatwo daje się opanować ten samochód. Dobra, jest brąz. Cały czas czuję, jakby ten samochód mieli. Udało się zdobyć brąz. Nie będę miał jakiejś chyba dobrej części. Ach, katastrofa. Mogę to jeszcze powtórzyć? Kurde. Camaro naprawdę za dużo mieli tutaj. Ojej. Chyba tylko driftem da się tu wchodzić w takie zakręty. Ach! Dobra. Jest brąz, teraz wszedł łatwiej. Ale rzuca karetka. Nie, co to było? Nie wiem. Jest srebro. Może będzie część jakaś lepsza? Powinno coś być. Powinno coś być za srebro. Ale chyba niedużo. Nic nie ma. Ciężko, ciężko robić te testy umiejętności tym autem. No nie wyobrażam sobie robić tutaj czegoś innego niż drift. Po prostu tym się nie da jechać prosto do przodu. Chyba, że byśmy jechali sobie po całkowicie suchej nawierzchni. Jakiś test prędkości. No bo tak nawet po takiej nawierzchni, gdzie, jak widzieliście przed chwilą, było dużo deszczu, no to delikatniej mówiąc, była dupa zbita. Test jazdy po linii to raczej nie jest najlepszy pomysł do test slalomu. Chociaż może? Test slalomu dla driftującego Camaro to może być ciekawe. Właśnie o tym mówiłem. Nic totalnie nie widać. To jest lipa straszna. No nie? Zobaczcie, no kurde. Tylko dobrze, że tu jest ten tunel. Dobra, zobaczmy. Jak driftujące Camaro poradzi sobie ze slalomem. Nie wróżę sobie tutaj dobrego wyniku. Ojej, jest ciężko, jest ciężko. No jak trzeba, to Camaro nie driftuje, a jak nie trzeba, to driftuje jak powalone. No kurde. Ciężko się robi te umiejętności, prawie jest to niemożliwe, ale pokażę wam coś innego. Tutaj są takie zawody na Solisku. Aha, tak, 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 tak. Myk, myk. Wbijamy sobie tutaj odwiedź i tu pojedziemy sobie jakiś drift. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie wiem, jaki samochód będę miał tutaj do dyspozycji, bo jest ich tu kilka. Myk i tu mamy próba driftera, driftowa. Myk, myk, myk. Szukaj ekipy, graję z ekipą. Ktoś tutaj się już wbił na jakiś ranking, ale ja będę sobie driftował o tak, o. No i będę driftował moim słabiutkim, bo słabiutkim Chevroletem. Zobaczymy, jak pójdzie. Pada totalnie deszcz. Nieco undergroundowy klimat, nie uważacie? Wow.
fajnie to wygląda. Hej! Okej, mamy jakąś tam trasę. Myk. Słabizna, słabizna. Nie da się jakieś... Ciężko jest zrobić taki fajny, długi, płynny drift. A przynajmniej ja jeszcze nie... O, coś tutaj wyszło, coś tutaj wyszło. Na trójce... O, proszę, o, proszę, o, proszę. Dwójka. Bo troszeczkę musiałem ostro odwrócić. I trójka, rozpęd. No, nawet coś tam idzie, nawet coś tam idzie. Redukcja na trójkę. Oj, duży kąt, ale... Nie wiem, czy to był dobry drift. No, coś tam wychodzi. Ładnie to wygląda. Kwestia wprawy. Naprawdę nie driftuje się tak, nie wiem, liniowo, wiecie? Trzeba się troszeczkę postarać, na pewno. I to jest fajne. Jak widzicie, na początku mi to nie wychodziło. Teraz pada totalnie deszcz. Pewnie pytacie o kamerę z kokpitu. Yeah, wygląda to tak. Więc wygląda to naprawdę spoko. Kurde. Zupełnie jakbyśmy naprawdę siedzieli za sterami takiego driftującego wozu. Świetna sprawa. Troszeczkę ciężko mi teraz wyczuć samochód, bo nie za bardzo wiem, jak on jest pochylony. I te drifty, no, nie są aż takie efektowne, jakie powinny być. Bo takie powinny być drifty tylko i wyłącznie. Redukcja na trójkę i... Nawet nie użyłam tu ręcznego. Może trochę źle, bo powinienem się bardziej odwracać. Dobra, trójką i ręczny. Skosiłem lampę, nie fajnie. 10 sekund do końca. Ostatni drift. Poszło jakoś. Fajnie, podoba mi się to, że podczas takiego ślizgu kierowca jakby patrzy się, wiecie, tak w bok. I to zajebiście wygląda. Jest, 42 poziom sobie zdobyłem. I co odblokowałem? Część, okej. Okay. Można na tych zawodach wygrać nawet samochód. Premia do przyspieszenia, wow, nieźle. Czy jakąś kasę dostałem? Tak, dostałem 2199 baksów. To jest tak malutko. Jak widzieliście, byle gówniana część kosztuje tutaj 600 baksów. 6000 baksów, sorry. Czy tu są jakieś... Tu nic nie można wybrać. Tu są te wszystkie rzeczy. Nagrody, co to jest? Auto. Lotus Evora GTE. O, ciekawe. Czy ja mogę to... Nie wiem, o co tu chodzi. Ha. 100% jak platynę zdobędę. A tutaj wszystko jest rozdzielone. Jak za złoto, to tutaj... O kurde, nieźle. Tutaj jakaś chyba modyfikacja, pakiety części. O, może nawet KC wygrać. A, to ciekawe. To bardzo, bardzo ciekawe, naprawdę. Ciekawie wygląda ten dodatek. I tak, jesteśmy teraz na solisku Bonneville. Tutaj cała impreza się jakby odbywa. No i tu też możemy sobie poszaleć naszym Camaro, nie? Więc tak w sumie wygląda tuning driftowy. Szkoda, że nie można w becie zmienić felka, ale prawdopodobnie będzie można zmienić to... Wow. Kurde, fajnie. Prawdopodobnie będzie można to zmienić już w pełnej wersji. No, nie wyobrażam sobie, żeby nie można było zmienić tego w pełnej wersji. To było naprawdę bardzo dziwne. Tu można sobie fajnie tak przedriftować. Tu jakieś skoki. Ojej. Czy tutaj są tak kontenery podstawione, żeby można było pod nimi? Nie. Tu można sobie po prostu... O, i to jest nasz stan. Yeah, ale zajebisty. Ale można zrobić fajny ślizg tutaj gdzieś pod kontenerami. No i oczywiście można ciekawie driftować, no. Camaro stuningowane prawdopodobnie będzie dużo lepiej zrzucało dupką. Nawet na asfalcie. Nienawilżonym, nie jakimś oblodzonym, tylko na zwykłym, suchym asfalcie. Myślę, że tak będzie. Już nawet po takim małym update'cie czuję, że może to złudzenie, ale czuję, że troszeczkę Camaro lepiej przyspiesza.
Tak, w becie są też, jest dodana też inna kamera. Jest taka, która była w podstawce i jest jeszcze taka wyższa jakby. Chyba ze względu na właśnie drift. Tutaj mamy kawałek asfaltu, myk. Znaczy ubitej drogi, nie można tego nazwać chyba asfaltem. Ale możemy sobie nią jechać. Więc ogólnie tak, tak wygląda sobie drift. Mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik z The Crew, nowego dodatku do gry. I zapraszam po nowe filmy z The Crew i gier wyścigowych u mnie na kanale. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Na razie, pa pa.